W wakacyjnej przerwie zapraszamy na kolejną wieść gminną. Wakacje się skończyły w ubiegłym tygodniu, ale zanim powiemy, co nas czeka w najbliższym czasie, zapraszam na krótką relację filmową z wydarzeń wakacyjnych. Niby nic, zwyczajne tra-la-la. Jest piosenka, retro jakaś siła, a to było tak. Dorotka, Bacia może coś pamięta. Tak, Krzakowie byli też. Tyle letnich relacji, ale spokojnie, 286 dni i wakacje znowu się rozpoczną. A u schyłku lata w kulturze i sporcie w naszej gminie dzieje się niezwykle dużo. Już jutro w świeżnej Chochla 2022, czyli turniej kół gospodyń wiejskich. W
tym roku składnikiem, który królować będzie w daniach konkursowych, jest czerwona kapusta. Kto tym razem zdobędzie złotą chochlę gminy Oleśnica, dowiemy się w sobotę 10 września. Start imprezy o 15 przy Świetlicy Wiejskiej w Świeżnej. Ruszają zajęcia dla dzieci. Już w tym tygodniu pierwsze spotkanie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Boguszycach. A już w następnej Wieści Gminnej powiemy o ofercie zajęć dla dzieci, których w naszej gminie jeszcze nie było, ale spokojnie, wszystkie szczegóły w przyszłym tygodniu. Ruszyła rekrutacja na pierwszy rok akademicki Uniwersytetu Trzeciego Wieku w gminie Oleśnica. Zapraszamy osoby powyżej 60 roku życia zamieszkałe w naszej gminie. Inauguracja roku akademickiego zaplanowana jest 6 października o 16, a wszystkie szczegóły oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są na naszej stronie internetowej. Pogoda na koniec lata bardzo w kratkę i bardzo wymagająca, szczegóły już teraz. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Thank you.